Załóżmy, że mamy stoły, gdzie mogę posadzić ludzi. Przy tych krótkich bokach będzie siedziała tylko jedna osoba, tu jedna i tu jedna, przy dłuższych po dwie osoby. To jest widok z góry. Gdy mamy jeden stół, usiądzie przy nim 6 osób. Zastanówmy się, co się stanie, jeśli połączymy stoły. Tu mieliśmy jeden stół. Połączmy teraz dwa stoły. Tu numer 1 ze stołem numer 2. Teraz mamy dwa stoły obok siebie. Wszyscy chcą siedzieć razem, więc boki tych stołów się stykają. Połączyliśmy stoły. Ile teraz osób usiądzie? Tu usiądzie jedna osoba, druga, trzecia, czwarta, piąta. Tutaj nikt nie usiądzie. Usiądzie ktoś na końcu tego stołu i tutaj po dwie osoby przy dłuższych bokach. Mamy tutaj 5 osób i przy tym stole też 5 osób. Zatem przy dwóch stołach usiądzie 10 osób. Idźmy dalej. Zobaczmy, czy jest tutaj jakiś wzór. Pierwszy stół, drugi stół i trzeci stół. Tak jak poprzednio, na brzegach usiądzie jedna osoba, a przy dłuższych bokach po dwie osoby. Tu mamy 5 osób, 5 osób i 4 osoby. To razem nam daje 14 osób przy trzech stołach, 14 miejsc. Czy widzisz już, co tu się dzieje? Każdy kolejny dostawiany stół to ile dodatkowych osób? Bardzo dobrze, to 4 dodatkowe osoby. Zobacz, i tutaj, i tutaj. Dodajemy tutaj za każdym razem 4 osoby. Ma to sens, zobaczcie. Wróćmy do pierwszej sytuacji. Jeśli wezmę pod uwagę tego gościa, który siedzi w tym miejscu. Zobacz, jeśli dostawimy nowy stół, to ten gość przesiądzie się na koniec drugiego stołu. A ile nowych osób doszło? Doszły 4 nowe osoby. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Ci goście i ten to są goście, którzy siedzieli już przy pierwszym stole. Jeśli już to wiesz, to łatwo będzie Ci odpowiedzieć na pytanie, ile osób usiądzie przy stole, gdy będziemy mieli na przykład 5 lub 6 stołów. Zapiszmy. Jeżeli będziemy mieć 4 stoły, to dojdą kolejne osoby i usiądzie tym razem 18 osób. Przy 5 stołach to będzie 22 miejsca i przy 6 stołach plus 4, 26 miejsc. I tak dalej, i tak dalej.